Dzień dobry, kochane Wagusie. Podobno wasze najlepsze czytanie. Wy z każdym znakiem zodiaku w miesiącu listopadzie 2023 roku. Aniołki, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, tak jak wszystkie moje pozostałe filmy. Ktoś mnie ostatnio pytał pod filmem, co to znaczy ogólne, co to znaczy indywidualne. Kochani, indywidualne to jest tylko dla ciebie, tylko dla tej jednej, jedynej osoby, a ogólne jest to dla wszystkich wag, które mnie słuchają, do 1000, 2000, 5000. Także może nie musi rezonować, pamiętajcie. Zrobimy od baranka, kochani, po kolei, aż do rybek. Czytania miesięczne macie już skarbeczki na kanale, także proszę sobie zajrzeć, proszę sobie posłuchać. Chciałam też przywitać moich nowych słuchaczy. Bardzo się cieszę, że tyle osób przybywa, że mi zaufałyście, że podobają się filmy i horoskopy. Zachęcam was zatem do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, by zadbać o szary dzwoneczek, który tam jest, żeby był wciśnięty, bo wtedy otrzymacie powiadomienie, że pojawił się nowy film i nie wskoczy wam on za miesiąc, za dwa, kiedy już będzie po fakcie, tak? Będzie mi bardzo miło, jeżeli tak jak zawsze zostawicie lajka za moją pracę, zostawicie ślad w komentarzu, a jak wam się nie chce pisać, jak tam rezonuje, to zostawcie kwiatuszek, serduszko, co tam chcecie. Dobra, Wagusie? To zaczynamy jak z barankiem, dobra? Tutaj położę. Będzie widać? Będzie. O, proszę uprzejmie. Już mamy jedną. No świetnie się dogadacie. Wy to w ogóle znajdziecie wspólny mianownik. Wy znajdziecie, nie wiem, może i nawet będziecie razem współpracować. Ja tutaj widzę jakieś biznesy, wspólne plany, spotkania, randki. No powiem wam, obojętnie na jakiej płaszczyźnie, czy to będzie płaszczyzna zawodowa, czy to będzie płaszczyzna damsko-męska, sfera miłosna, czy to będzie, kochani, jakiś kontrakt, jakiś, wy na każdym polu znajdziecie wspólny mianownik, po prostu tak jakbyście nadawali na tych samych falach. Jeśli chodzi o współpracę, rewelacyjny biznes. Jeśli chodzi o doradztwo, rewelacyjnie. Może wam się baran niesamowicie spodobać, że jest taki inny i zobaczycie, że tak jakby was ciągnęło do tej waszej osoby, do tego baranka, że jeden bez drugiego nie może istnieć. No słuchajcie, przepięknie. No to zobaczmy, jak z pyczulisiem, dobrze? Mamy ostrość? Zobaczmy, jak z pyczulisiem. No. I tutaj mamy, kochani, tajemnice. I te tajemnice mogą wyjść, nie muszą na jaw, ale jeżeli macie jakieś sprawy urzędowe, sądowe do pozałatwienia, to musicie wiedzieć, że dużo rzeczy zataja, by czuliś dużo, o dużo sprawach w ogóle nie mówi. Uwaga na kłótnie, bo ja tutaj widzę różne potyczki, możecie się nie zgadzać, możecie się dowiedzieć o czymś. Przede wszystkim dużo ukrywa, by czuliś, przede wszystkim nie chce mówić o sobie. No i kochani, no w tej talii ta kobieta powoli pakuje manatki i odchodzi, żeby po prostu, kochani, nie było tak, że ktoś wam coś zabierze, co było wasze i będziecie musieli się spotkać na przykład w sądzie. Trudny miesiąc, trudny. Z bliźniętami. Waga i bliźnięta. No, czwóreczka buław, dwa kielichy, randki, spotkania, śluby. Słuchajcie, wy możecie spotkać osobę z przeszłości. No słuchajcie, tu jest wspólne zamieszkanie, tu są wspólne biznesy, tu jest radość, tu jest pojednanie, spotkanie w domu rodzinnym. No kochani, dwa kielichy.
Co wam będę mówić? Świetna współpraca, miłość, pojednanie, pogodzenie. Ja tutaj coś czuję, że tutaj mi ślubem pachnie. Wy możecie osobę z przeszłości poznać i zobaczyć, jak ona strasznie się zmieniła, jak ona spoważniała, jak ona chce tego kontaktu. Przy tych czterech buławach, słuchajcie, możecie nieźle zarobić, możecie świetnego partnera biznesowego znaleźć. Możecie, kochani, wszystko co razem, to z bliźniakiem, bo po prostu tak jakbyście się rozumieli, tak jakbyście mieli zarabiać do tego samego portfela, tak? Super. To zobaczymy z raczulisiem. Zobaczymy. Przepasujemy. No i mamy diabełka. I mamy eremitę. I fajnie było i szybko się skończyło, coś czuję. Bardzo często mamy tego króla mieczy tutaj w tle czytania. Powiem wam tak, że bardzo was będzie pociągać ten raczuliś. Będzie bardzo, żeby tutaj nie powiedzieć, jaki seksowny, pociągający, ale może być, może mieć hulaszczy tryb życia. Może być takim lekko duchem. Jeżeli biznesy, no to słuchajcie, ile zarobi, tyle wyda, nawet i wasze wyda i powie, nic się nie stało. Może być tak, że w połowie miesiąca się przestanie nagle odezwać, odezwie się, jak będzie chciał na jakąś imprezę, może, kochani, czas najwyższy iść do sądu, załatwić te sprawy, natomiast nie wchodziłabym z nimi w biznesy, bo karta diabła mówi o nieuczciwie, nielegalnie zarobionych pieniądzach, dlatego może lepiej trzymać się z daleka, a może, kochani, jeżeli tutaj chcielibyście porozmawiać, pogodzić się, to wy musicie dokładnie mieć argumenty. Może być tak, że nie będzie wam po drodze, bo raczuliś się będzie świetnie bawił, a wy jesteście zbyt poważny, wy macie poważne plany na przyszłość. Także tutaj jest każdy sobie. Zresztą raczuliś was nie zrozumie w tym miesiącu, nie wiem czemu. Zobaczmy z lewkiem. Wy i lwiątka. W listopadzie. Ale ciężkie te karty. Mamy bardzo często tą kartę dzisiaj na stole. Mamy równowagę jas kielichów. Kochani, wreszcie wracamy do porozumienia. Wreszcie znajdziemy wspólny mianownik, wreszcie się dogadamy, wreszcie możemy, kochani, coś razem tworzyć, budować. Może ta znajomość szła powoli, a teraz nabierze tempa. Może część z was była właśnie znudzona tym czekaniem i ja podejrzewam, że jest tutaj szansa na wyznanie uczuć, jest tutaj, kochani, szansa na to, żeby powiedzieć komuś, czy chcemy z nim współpracować, czy chcemy mieć z nim. Wydaje mi się, że lew zrobi kierunek w waszą stronę. Bardzo dobra współpraca, uśmiech, nawet jakieś zwycięstwo, może będziecie jakiś, nie wiem, konkurs, teleturniej brali razem udział i możecie być pewni, że dzięki, jak będziecie w parze z lwiątkiem, to macie tą wygraną w kieszeni. Także porozumienie, no i powiem wam, super, bardzo ładnie. To zobaczmy z panienką, jak się dogadacie. Panienka w październiku. Sześć denarów, ale pięć mieczy. Słuchajcie, albo osoba mieszka daleko od was, albo macie naprawdę potężne różnice. Czyli wy myślicie inaczej, oni myślą inaczej, oni się inaczej ubierają, wy się inaczej ubieracie i tak jakoś nie ma tego wspólnego mianownika. Niby jeden drugiemu chce pomóc, no bo mamy tą kartę, że ja ci pomogę, ja ci tam pracę, ja ci załatwię, ja ci pomogę, ale tak jakby panienka chciała coś w zamian i jakby wam tak chciała psztyczek dać, coś wytknąć, że coś źle zrobiliście. Jeżeli, kochani, jest to osoba, która mieszka daleko od was, będziecie się zastanawiać, czy ona za wami przyjdzie, czy ona się do was odezwie. Natomiast ten miesiąc jest taki pół na pół. Pół może być dobrze, a druga połówka ni stąd, ni zowąd nie będzie można się dogadać. Kochani, teraz wy, ale ze swoim znakiem zodiaku, dobrze? Czyli Wagusia z Wagusią.
w listopadzie. Już wam, kochani, powiem. A wy jak spotkacie drugą wagę, to tylko na imprezę. Nie róbcie tutaj żadnych biznesów, gdyż, kochani, spotkacie się w sądzie. Może nie dogadywaliście się do tej pory, może ktoś tutaj będzie musiał was pogodzić, może jest czas do pogodzenia się, ale ja powiem tak, zastanów się poważnie nad wchodzeniem w akcje, reakcje, interakcje, znajomość, biznesy, bo jeżeli mamy kartę diabła, są to nielegalne interesy. Są to znajomości na luzie oparte tylko i wyłącznie na seksie i dobrej zabawie. Wszystkie zarobione pieniądze szybko wydane, możecie mieć długi i trzeba będzie, kochani, potem wypić to rozlane mleko i może być, kochani, trudno. Dla wielu z was, kochani, jeżeli znacie zodiakalną wagę, może nie traktować was poważnie. Dla wielu z was osoba nie ma jeszcze rozwodu. A ze skorpionem? Zobaczmy, jak się dogadacie ze skorpionem w listopadzie. No i powiem wam, że ten as denarów byłby całkiem, gdybym miała powiedzieć o sferę taką ziemską, to znaczy o sprawy zawodowe, o sprawy, jeżeli pytalibyśmy, urzędowe. Można by było ich podpytać, coś z nimi pozałatwiać, żeby coś wygrać. Natomiast, kochani, nie wiem, czy ten skorpion jest dla was za szybki, czy on za dużo chce, czy za dużo wymaga, za dużo dzwoni, za dużo pisze. Tak jak wam się szybko spodoba, tak nagle możecie powiedzieć, rany boskie, otworzę lodówkę, a tam skorpion. Tak może być, kochani. Ja coś czuję, że jak dostaniecie na przykład pracę u skorpiona, to was tak zawali pracą, że powiecie w pierwszym momencie, jak fajnie, mam pracę, super, a potem zobaczycie, ile tego jest i naprawdę będzie kłopot. Ze strzelcem. Zobaczmy. Wagusie ze strzelcem w miesiącu listopadzie 2023 roku. Muszę, kochani, chyba światło zaświecić, jest 14, jest tak ciemno. Moje kochane aniołki, wy macie eremitę i 6 denarów. Powiem tak. Przyda wam się odpocząć od siebie, ale tak naprawdę. Przyda wam się pomyśleć, może znajdziecie mentora, może znajdziecie nauczyciela strzelca, który wam pomoże czegoś się nauczyć, czegoś się dowiedzieć, zdobyć pracę, pożyczyć pieniądze. Znajdziecie porozumienie, znajdziecie wspólny język. Czy to będzie miłość? Myślę, że to będzie na zasadach takich typowo partnerskich. Typowy układ, typowe, tylko musicie dać sobie przestrzeń. Jeden albo drugi. Tutaj, kochani, podejrzewam, że strzelec potrzebuje tej wolności, żeby go nie zamknąć w klatce, tak? Zobaczmy z koziorożcem. Koziorożec i wy w listopadzie. No słuchajcie, 9 buław, ale i rycerz denarów. Powiem wam, że pierwsze, co mi przyszło na myśl, że z jednej strony może wyniknąć tęsknota za taką osobą, a z drugiej strony strasznie, strasznie dokładna jest, pedantyczna i może to wam przeszkadzać. Początki mogą być trudne. Tak jakbyście nie umieli znaleźć wspólnego języka, tak jakby ciągle od was czegoś chcieli, tak jakby się przyczepili jak grzeb psiego ogona. Natomiast powiem, jeśli chodzi o relacje, znajomość, nie przyspieszajcie tego. Ta osoba jest poraniona. U tej osoby coś się wydarzyło, ona sobie musi tam poukładać, żeby dojść do was czysta, w
z pieniędzmi, z domem, ale jest to konkretna osoba. Mimo tego, że może być pedantem, że może się nie spieszyć do związków, to ona o was myśli. I to ciepło. Może to być, kochani, nawet i ktoś z przeszłości, gdzie kiedyś może nawet nie zwrócilibyście uwagę na tego człowieka, dzisiaj ona wkracza do waszego życia powolutku. W biznesie? Bardzo dobrze. Ja to daję. Podglądamy z wodnikiem. A z wodnikiem to wygląda, a z denarów i rydwan. Sprawy ruszą do przodu, znajdziecie pracę. Słuchajcie, nawet jeżeli się rozstaliście, nawet jeżeli ta osoba was okłamała, oszukała, nie wiem, cokolwiek, przeprosi, jest pierścionek, jest obrączka, jest gdzieś wspólny wyjazd i dzieje się dużo rzeczy. Przede wszystkim dużo rzeczy dzieją się takie, na które czekałyście. Może tutaj usychałyście już z tęsknoty, może tutaj byłyście zbyt długo same, może wam wodnik załatwić pracę, możecie podpisać umowę o pracę z wodnikiem. Jest tutaj nowy początek i są szanse. Bardzo ładnie, jeśli chodzi o znak wodnika. To teraz zostały tylko rybki. Proszę bardzo, zobaczymy rybki w miesiącu listopadzie 2023 roku. I mamy 5 denarów i 7 kielichów. Rydwan pod spodem. Powiem wam tak, będzie wam brakować rybki, bo dużo rzeczy robiliście razem. Będziecie się zastanawiać, czy ona też o was myśli. Tutaj, kochani, powolutku. Może tutaj się wkraść i zazdrość. Może tutaj się wkraść lęk o drugą osobę. Ja myślę, że jeżeli jest to początek znajomości, to trzeba będzie, kochani, dać temu czas. Dlaczego? Dlatego, że pojawią się inne opcje, dlatego, że pojawią się inne osoby, dlatego, że to, co przyjdzie do zaoferowania, może i poznacie inną rybkę, ale ona też może się zmienić. Może teraz musi się dorobić, może musi odrobić, może teraz nie ma pieniędzy i nie może wam kupić tego pierścionka zaręczynowego. W każdym bądź razie dogadacie się na pewno i uważam, że miesiąc będzie pół na pół. Moje kochane Wagusie, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego horoskopu. Mi będzie strasznie miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę za moją pracę. Udostępnijcie horoskop. Zostawcie ślad w komentarzu. I pamiętajcie, jak jest czytanie ogólne, może, ale nie musi rezonować. Jeżeli czytań miesięcznych jeszcze nie widzieliście, zapraszam na playlistę. W sekcji wideo znajdziecie inne tematyczne filmy. A ja się z wami już żegnam, kochani. Pięknego listopada mimo wszystko. Pa, pa. Dzień dobry, kochane skorpiony na kanale Karty na Miłość. Aniołki, wy z każdym znakiem zodiaku w miesiącu listopadzie 2023 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne, mogą, nie muszą rezonować. Ktoś mi pod filmem zadał pytanie, co to znaczy czytanie indywidualne i ogólne. Więc teraz wam zrobię krótką lekcję szkoły podstawowej, pierwszej. Indywidualne to znaczy dla ciebie, dla tej jednej, jedynej osobki, a ogólne czytanie dla tylu skorpionów, ile mnie słucha. Kilka tysięcy, 100, 200, 300 osób. Będzie mi bardzo miło, kochani, jeżeli tak jak zawsze odwdzięczycie się za moją pracę, zostawicie lajka, zostawicie ślad w komentarzu, napiszecie, jak z wami rezonuje, bądź wystarczy kwiatuszek, serduszko, co tam chcecie. Czytania miesięczne, skarbeczki już są na playliście, także zobaczcie sobie. Jeżeli macie ochotę na inne tematyczne filmy, z cyklu wybierz grupę, wybierz obiekt, jak się oczyścić, jaki kolor świecy w danym dniu palić, zajrzyjcie sobie na sekcji wideo
i do sekcji playlista. Każdy znajdzie coś dla siebie. Również czytania typu wybierz grupę, wybierz obiekt na sekcji wideo znajdziecie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Czytanie będzie od baranka aż do rybek. No to zaczynamy od baranka. Wisielec z królową mieczy. Jakaś przerwa. Jakieś małe niedogadanie. Powiem tak, po jakiejś ciszy, po jakimś etapie, kiedy nie było kontaktu, może być tak, że usiądziecie poważnie porozmawiać. Ale trzeba mieć argumenty. Jeżeli chodzi tu o związki, bardzo się różnicie. Może to być trudny związek, gdyż jedno z Was jest niewyleczone po poprzedniej osobie. Jeżeli chodzi o współpracę, karty mówią, przyjrzyj się może z innej strony, może naucz się czegoś, może zobacz, czy nadajecie na tej samej fali. Bo wisielec mówi, przemyśl to, zastanów się, zobacz z innej strony, z innej perspektywy, bo baranek będzie nieugięty, zimny, może i w uczuciach, ale bardzo konsekwentny, bardzo wytrwały. Może pomoże Ci wyjść z kryzysu emocjonalnego, uczuciowego. Może Cię, tu jest lekarka, tu jest osoba poraniona, może pomóc Ci się wyleczyć z kogoś. Czemu nie? A z byczulisiem, jak się dogadacie. No, powolutku, powolutku dojdziecie do porozumienia. Dojdziecie. Myślę, że potrzeba dużo czasu i przede wszystkim jeden drugiemu będzie musiał ustąpić, bo zarówno byk jest uparty, jak i wy jesteście uparci i musicie znaleźć ten wspólny mianownik. Musicie sobie tutaj jakoś dogodzić. Możliwe, że osoby trzecie będą was umiały pogodzić. Jeżeli tęsknicie, jeżeli wam brakuje byczulisia, podejrzewam, że będą okazje rozejrzeć się jeszcze za kimś innym, czy do współpracy, czy to za innym człowiekiem. Lepiej jest, kochani, wyjaśnić w tym miesiącu wszystkie za i przeciw, a jeżeli coś chcecie tworzyć razem, tak, 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 twórzcie. A jak się dogadacie z bliźniętami, moje kochane skorpiony? Może ktoś powrócić do waszego życia z nienacka. Może być trudno się dogadać, bo jeden chce być mądrzejszy od drugiego, jeden bardziej uparty. Myślę, że tutaj, kochani, jest powrót jakiejś sytuacji bądź jakiejś osoby. Trzeba będzie się poważnie zastanowić. Jeżeli ktoś tutaj na kogoś czeka, kochani, to trzeba będzie stanąć twarzą w twarz, porozmawiać, wyjaśnić. I jest szansa, kochani, że stanie osoba przed Wami, że tak powiem, od losu. Bo powiem tak, może sobie powiedziałyście, że chcecie być same, bo nikogo tam już nie ma, już się rozwiedliście i sobie posiedzicie, poczekacie. A tu nagle do Waszego życia wkroczy bliźniak. No to z waszym trygonem, z raczulisiem. Jak to będzie w tym listopadzie, co? Ano będzie słoneczko. Będzie pięknie. Piękna komunikacja, trzy buławy, plany na przyszłość. Miłość, serdeczność, radość, porozumienie na każdym etapie. Czy to tworzycie biznesy, czy to tworzycie parę, relacje. Możecie poznać fantastyczną osobę, która wniesie wiele
dobrego, wiele szczęścia, wiele uśmiechu. Ja przy tych trzech buławach widzę jakąś wspólną podróż, wspólną wycieczkę, kochani, wspólne plany, czy to biznesowe, kochani, czy partnerskie. Wszystko będzie w najlepszym porządku. Może trzeba po prostu się otworzyć na Raczulisia, dać mu szansę. No to zobaczmy, jak z lewkiem się dogadacie. Skorpionek i lewek. Bardzo poważny człowiek, może i religijny, ale może też tak, kochani, być, że dowiecie się, że osoba nie jest osobą wolną, jeżeli macie lwa, że osoba ma już kogoś, bądź was okłamie, oszuka. Może mieliście tą osobę za kogoś bardzo poważnego, za kogoś o wysokim moralu, za kogoś, kto nie powinien się tak zachować, a jednak możecie się pokłócić, może wam ta osoba coś powiedzieć, może was zdradzić, może komuś powtórzyć coś. I ja podejrzewam, że zachowa się dosyć nieelegancko, jak dziecko, bez zastanowienia. Bardziej myślę, że tutaj dojdą ploty, że po prostu lew coś powie i tym was zrani. Powiem tak, dla niektórych może być to taki przekaz, że czeka was rozwód, że czeka was rozstanie z lwem, bo przez sytuację obecną już nie będziecie chciały cierpieć przez lwa. Z panienką w listopadzie, jak się dogadacie? Królowa buław. Król i królowa. No słuchajcie, miłość, radość, serdeczność. Dogadacie się na każdym etapie. Przede wszystkim chyba takiej osoby szukaliście. Poważnej, dokładnej, uczciwej, pięknej i taką dostaniecie. Ten seksapil, ta radość, która wypływa, bardzo dużo wam da ta osoba. Może, kochani, to będzie wasz pracodawca, może to będzie wasz pracownik. Będziecie zachwyceni kontaktami, układami, relacjami, jakie między wami będą. Może tak być, kochani, że na pierwszy rzut oka odbierzecie jako osobę bardzo otwartą, radosną, ale będzie to osoba dosyć powściągliwa. Może, kochani, mało mówić o uczuciach, ale uczucia oczywiście jak najbardziej będą. Kochani, z Wagusią. Zobaczmy, jak w listopadzie z Wagusią. Tutaj się moje aniołki będą dogadywać. No i mamy sześć buław. Tutaj, no słuchajcie, ktoś kogoś goni. Ktoś kogoś goni, ktoś się w kimś zauroczy, ktoś po prostu chce być pierwszy, ktoś chce być najlepszy. No ja myślę, że jeżeli zobaczycie wagę, może wam się bardzo spodobać, wpaść w oko. Może to być znana osoba, ale podejrzewam, skarby, że tutaj się będzie bardzo szybko i gwałtownie u was działo. Tak jak na tej karcie, raz, dwa, poznajemy się, raz, dwa, związek, raz, dwa. Może tak być, kochani, że raz, dwa, wszystko i podejmujecie pracę, i idziecie do łóżka i się poznajecie w bardzo szybkim tempie, tak jakby po prostu nie tak jak zawsze, tak? Nie tak jak jesteście przyzwyczajone. No to teraz zobaczymy Wagusia z Wagusią, dobrze? A Wagusia z Wagusią będzie to tak. Rewelacyjny układ. Rewelacyjny układ. To może być stała partnerka, to może być miłość prawdziwa. To może być, kochani, zwiastun informacji, że jesteśmy w ciąży. To może być spotkanie osoby, która strasznie, ale to strasznie wam się spodoba. Będziecie po prostu rozumieć się bez słów. Możecie być zeswatani nawet. Jeżeli tutaj chodzi o biznesy, o sprawy typowe, robić biznesy, nie robić,
Jak najbardziej robić. Kochani, piękniejszych kart nie moglibyście sobie ze skorpionem wyobrazić. Jeden za drugim jest głupi. Jeden chce pomóc drugiemu. Każdy na każdego patrzy z sympatią, z miłością. No coś pięknego, naprawdę. No to zobaczmy, jak to będzie ze strzelcem ognistym. Moje kochane wodniki, skorpiony ze znaku wodnego, tak chciałam powiedzieć. Chodźcie, chodźcie, karciuszki, chodźcie. No, tutaj jakieś biznesy róbcie. Od biznesu się zacznie, a na miłości się skończy. Może tak być. Może być wracacz. Może być osoba, która już była w waszym życiu i no i po prostu ją spotkacie przez przypadek i zacznie się wspominanie przeszłości. Może tak być, kochani, że się zwiążecie. Bardzo dobre układy, jeśli chodzi o finanse, o pracę. Bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wyznanie uczuć, tak, strzelec jest gotowy na to, żeby być z wami, żeby zostać przyjacielem, żeby się z wami dogadać. Ja mam takie wrażenie, że tutaj może być taki błysk, taki jakbyście na przykład myśleli o strzelcu, idziecie ulicą i patrzycie, 20 lat go nie widziałem i nagle stoi strzelec. Tak? No. Nawet pracę możecie znaleźć przez przypadek. No to zobaczmy, jak z koziorożcem się dogadacie w listopadzie. Skorpionki z koziorożcem. 10 kielichów. 7 mieczy. Nie wiem, co wam powiedzieć, bo 10 kielichów to jest bardzo dobra karta. Bardzo. Gdzie miłość, radość, serdeczność, związek małżeński, dom, świetna współpraca. Natomiast druga karta mówi o kradzieży waszego domu. Słuchajcie, powiem tak. Nie róbcie biznesów z koziorożcem w listopadzie, bo was zrobi na pieniądzach. Nie ufajcie osobie spod znaku koziorożca, która przyjdzie i powie, bo ja cię kocham, bo tylko ty jesteś. Niestety, ta osoba się świetnie pobawi, naobieca ci, ale nic z tego nie będzie prawdą. Jeżeli ta osoba ci powie, że jest bogata, że ma gdzieś tam poukładane swoje życie, nie, nie ma. Musicie bardzo uważać, gdyż marnujecie czas. W listopadzie nie. Jeżeli tylko pomyślisz, wyczujesz, że coś jest nie tak, uciekaj. Może być tak, że pierwsza połowa miesiąca wyda wam się fajna, sympatyczna, no to co ona mówiła, jak koziorożec, taki zarąbisty człowiek i dzieci kochają i mama kocha. Wyjdzie szydło z worka, wyjdzie coś na wierzch, jakieś kłamstwo, jakieś oszustwo, zobaczycie, że osoba, może to nie być ta osoba, za którą się podaje, szczególnie jeżeli znacie się online tylko i nigdy w życiu się nie widzieliście. Uwaga! Z wodnikami. A z wodniczula. A wodniczulisiami. Ja już dzisiaj gadać nie umiem, słuchajcie. Paź buław. 6 kielichów. No, tutaj takie przygody. Takie przygody. Może się odezwać wracacz, kochani. Bardziej coś czuję, że może osoba, w której kochaliście się w dzieciństwie, może osoba, o której ostatnio dużo myśleliście, może się pojawić. Tylko pamiętajcie, bo jak wodniczuliś w parze, to może szybko wyparzyć, bo on będzie taki zabiegany. Może być tak, że narobi hałasu i pozostanie w fazie wspomnień. Czy robić biznesy, czy robić jakieś rzeczy, układy. No, powiem tak. Na to wygląda, że w listopadzie chce się tylko pobawić i nic poważnego. Także uważałabym przed lokowaniem uczuć, bo możecie potem płakać. No a z rybką? Zobacz. Jak to się dogadacie z rybką w miesiącu listopadzie? I mamy 2 denary i mamy 6 mieczy.
No właśnie. Będzie wybór, możliwość między dwiema pracami, dwoma osobami. Rybka nie będzie pewna, czy chce z wami być, czy z tą drugą osobą być, czy chce tworzyć ten biznes, czy nie. Może będzie chciała podjąć drugą pracę jednocześnie. Natomiast mamy tu kartę bramy. Będziecie czekać, czy rybka pójdzie za wami. Rybka ma propozycję zupełnie inną niż wy do tej pory i będziecie musieli ją rozważyć poważnie. Nie wiem, czy ją dokonacie w listopadzie, ale będzie miała dla was propozycję na przykład wyprowadzki do innego kraju, przeprowadzki do innego miasta. Może ktoś wam zaproponuje pracę, biznes. Bardzo poważnie się nad tym zastanówcie. Myślę, że rybka chce zrobić tutaj jakiś przełom z wami. Może część z was zastanawia się nad rozwodem, słuchajcie, i trzeba będzie to obgadać. Czy to dla dzieci jest dobre, czy może jeszcze ciągnąć ten wózek? Przemyślcie sobie bardzo, ale to bardzo dokładnie. No i to było na tyle, kochani. Bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam was znowu na kolejne filmiki. Bardzo mi było miło was gościć u mnie. Zostawcie, kochani, lajka w ramach podziękowania. Zostawcie ślad w komentarzu. Jeżeli możecie, udostępnijcie horoskop. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, tak, żeby otrzymywać zaraz filmik. Życzę wam wspaniałego miesiąca, kochane skorpiony. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia znowu. Pa, pa. Dzień dobry moje kochane strzelczyki. Witajcie na waszym ulubionym czytaniu. Wy z każdym znakiem zodiaku w miesiącu listopadzie 2023. To co? Zobaczymy od baranka do rybek, jak tam będziecie się porozumiewać, czy wam po drodze, czy nie. No dobrze. Jeżeli nie widziałyście jeszcze czytań miesięcznych, to zajrzyjcie sobie na playlistę. Znajdziecie, zobaczycie. Jeżeli chcecie inne tematyczne czytania, w sekcji wideo znajdziecie, wybierz grupę, wybierz obiekt, w jaki dzień jaką świecę palić, jak oczyścić siebie, dom. No i różne, przeróżne filmiki, jakie tylko sobie życzycie. Kochani, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie lajka za moją pracę, zostawicie komentarz, kwiatuszek, serduszko, błędnie co, żeby kanał mógł się rozwijać. No i chciałabym przywitać wszystkie osoby, które są tutaj pierwszy, drugi raz. Bardzo się cieszę, że przybywacie, że tak wam się podobają moje czytania. Zachęcam was do subskrypcji kanału, jeżeli naciśniecie sobie szary dzwoneczek, wszystko, wtedy każdy jeden film, który się pojawi, od razu dostaniecie informację, że jest, a nie wyświetli wam się na przykład za miesiąc, za dwa, bo i takie historie się zdarzają, tak? Aniołki, zaczniemy od baranka i tutaj będę wam kładła wszystkie znaki zodiaku, dobra? No to zobaczmy, jak to będzie z tym barankiem. Patrzcie, jak ja to robię. Patrzcie, jak ja to robię. No i wszystko by było pięknie, ładnie, było i się zmyło. Słuchajcie, no niby jest miłość, no niby jest pięknie, ale każdy chce być osobno. Możecie się zawieść na baranku, możecie nie ufać barankowi. Mamy tu karty mówiące, jest dobrze jak jest, ale jak jesteśmy razem, to zawsze coś wychodzi. Baranek może mieć tajemnicę. Baranek może siać ploty dalej na wasz temat.
Ja bym powiedziała przy tym układzie tak. Trzymajcie się jeden od drugiego na razie w listopadzie. Dalej. Może być tak, że baranek zabierze wasze uczucie, że zabierze coś, co do was należy, że zabiera wam czas. Może być tak, że po prostu ten miesiąc nie jest wam po drodze. A szkoda. A szkoda. Przynajmniej ja tak mam. To zobaczmy z bykiem, dobrze? Jak się dogadacie, kochane strzelczyki, z bykiem w listopadzie. Słoneczko, no. I świat. Świetnie. 10 kielichów w tle czytania. Kochani, rewelacyjny, rewelacyjny czas na tworzenie związków, na współpracę, na otwarcie się jeden na drugiego, na założenie rodziny, na rozmowach o rodzinie, na rozmowach o wspólnym biznesie. No słuchajcie, nie zbiedniejecie, a wzbogacicie się dzięki bykowi. Bardzo dobre opinie, bardzo dobry miesiąc. No jakbym tak w jednym zdaniu miała powiedzieć, to wszystkich olejcie, zostawcie byczków. Bardzo ładnie, kochani, ja tutaj nie będę już wymyślać wszystkie pytania na tak. Wszystko. Idealnie. No to zobaczmy z bliźniętami, jak to będzie, strzelczyki z bliźniętami. Już wam powiem. No mamy waszą energię, czwórkę buław. No słuchajcie, propozycje nie do odrzucenia będą. Będą propozycje przez bliźniaka takie, żeby zjednoczyć rodzinę, żeby ją poskładać, żeby rodzina była razem, żeby tworzyć coś razem, żeby zaistnieć. To może być, kochani, i krok do następnego etapu. Wyjście na kolejny stopień w związku, wejście w nową znajomość, w nową relację, wejście w układy biznesowe. To jest spotkanie osoby z przeszłości, która ma bardzo poważne plany na życie, która powie: chodź za mną, zostaw wszystko, chodź za mną. Wielka tęsknota za bliźniętami. Też. Z raczkiem. Zobaczmy z raczkiem. Kochani, te dwa denary z siłą mówi o zrównoważeniu sił, zrównoważeniu słów, emocji. Tu mamy tą dwoistość, ale to nie są dwie twarze raczka. Raczej tu jest, kochani, współpraca, pomoc, bo jedno z was może być niedokształcone, niedouczone. Myślę, że jeden drugiemu tutaj w czymś pomoże. I ten rak będzie wam bardzo potrzebny w miesiącu listopadzie. Możecie dużo osiągnąć dzięki rakowi. Możecie znaleźć pracę, możecie podpisać konkretne umowy. Możecie znaleźć pracę na drugi etat właśnie dzięki raczkowi. Ja coś czuję, że tutaj mogą się polepszyć nawet i stosunki, kochani, jeżeli kulały, tak? A z lwem dwa ogniki. Dwa ogniste znaki, strzelec z lwem. No i mamy ogniste. Chciałam ogniste, to i mamy ogniste. Rewelacja. Rewelacja. Uznanie. Pomoc. No tutaj nawet i chęć randki, spotkania. Tutaj tworzymy rodzinę, tworzymy jedność. Mogą być rozmowy o wspólnym domu, o wspólnym biznesie. Możecie dużo zyskać, bardzo dużo zyskać dzięki lwiątkom. Nie rezygnujcie z tych przyjaźni. Oni będą o was walczyć, będą się o was bić.
No powiem wam, na każdej płaszczyźnie, tak. Cokolwiek, o cokolwiek byście nie pytały, z wyjątkiem tak. Z panienką. No i z panienką tutaj będzie tak, że będzie chciała być mądrzejsza od was, a wy sobie nie dacie w kaszę dmuchać, bo wy zawsze macie ostatnie zdanie przecież. Może być ciężko, kochani, może być ciężko. Tutaj mamy, jeden chce być mocniejszy, jeden chce być lepszy. Panienka chce za wszelką cenę postawić na swoim, uznać rację. Tutaj, kochani, niech każdy robi po swojemu, jeżeli się da, bądźcie jak najdalej od siebie, współpracujcie razem, ale tak jakby każdy przy swoim stanowisku. Jeżeli chodzi o sprawy typowo miłosne, możecie, kochani, powrócić niejako z powrotem do siebie, możecie spróbować się dogadać, ale czy to będzie trwałe? Karty jeszcze o tym nie mówią. Natomiast zapowiadają nowy początek, żeby spróbować jeszcze raz się dogadać mądrzej. Jeżeli chcecie pracę dostać u panny, no to będą się bili o to stanowisko. Będą się bili dużo kandydatów, dużo chętnych. No, no to teraz z wagą, tak? Zobaczymy, przepraszam, z wagą. Przetasowane karty. Nieprzemyślane zachowania. Słuchajcie, coś mi się wydaje, że stwierdzicie, że waga jest głupiutka, że się nie zna. Trzeba będzie, kochani, się pogodzić. Trzeba będzie się dogadać, bo sprawa będzie bardzo poważna. Nie wiem, o co będzie chodzić, czy o spadek, czy o pracę. Jeżeli staracie się o pracę, no, kochani, będzie to taka rozmowa i to musicie się wykazać wiedzą, elokwencją. To nie będzie byle jaki przeciwnik. Słuchajcie, jeżeli się źle u was układało, dogadacie się. Dogadacie się, ale to będą bardzo poważne rozmowy, długie rozmowy. Będzie chęć naprawiania, będzie chęć rozmowy, ale co niektórzy mogą zdecydować się na osoby trzecie, które będą mediatorem między stronami, tak? Tutaj mam turmalin różowy i się przesunął. Zobaczmy ze skorpionem, jak strzelczyki ze skorpionem się dogadają w listopadzie. Będzie chciał być mądrzejszy od was znowu. Słuchajcie, może wkroczyć bardzo szybko skorpion w wasze życie, może zaistnieć, może wparzyć, będą się tutaj działy dużo rzeczy szybko, mogą być fajne propozycje, ja bym mówiła, skorzystaj z tej propozycji, jeżeli to są biznesy, to słuchajcie, wyjdziecie na tym wygrane. No, jeśli to jest rodzina, kochani, no to się dogadacie. Może to z uwagi na święta nadchodzące, nie wiem. W każdym bądź razie wybierzecie się razem na jakąś przejażdżkę, razem coś znajdziecie wspólny mianownik i jeżeli to jest, kochani, wasza osoba taka ukochana, nie spieszcie się, bo wy jesteście oczywiście w gorącej wodzie kompanii, wy chcecie już teraz wczoraj. Natomiast skorpion będzie chciał powolutku was zdobywać, poznawać, ale miłość, serdeczność ze strony skorpiona będzie. Możecie też dobrze zarobić ze skorpionem.
Kochani, no to zapytajmy wy ze swoim znakiem zodiaku, tak? Czyli strzelec i strzelec w listopadzie. Kapłan i król kielichów. Bardzo mądra osoba. Może to być starsza osoba od was, może to być prawnik, detektyw, policjant, wykładowca. To może być osoba, w której się zakochacie. To może być osoba, z którą pójdziecie na imprezę. To może być osoba, z którą chcecie coś tworzyć, nauczyć się od niej. Bardzo konkretna, bardzo realistyczna. Przede wszystkim ma podparte argumenty. Przede wszystkim ma wiedzę. Jest piękna, jest kochana, jest czuła. Tak, na wszystkie pytania, które sobie zadajecie dotyczące miesiąca listopada, odpowiadam nawet w tle czytania Trzy Kielichy. Będziecie się czuły przy drugim strzelczyku, jakby to była wasza bratnia dusza. Naprawdę. A może i będzie. A może i będzie nawet. No to zobaczmy. Oj, stój, z koziorożcem, dobrze? Koziorożce. Przesunę miotełkę, bo nie wiem, gdzie to będzie padać. Świat. Tą chcę, bo tą trzymam. Musicie uważać skarby na osobę, która mówi w innym języku, mieszka w innym kraju, udaje waszego znajomego przyjaciela. Ta osoba nie jest tym, za kogo się podaje. Możecie się zawieść na koziorożcu. Możecie marnować przede wszystkim czas. Jeżeli zapraszacie do domu, a nie znacie tej osoby, tak? Może to być pierwszy raz. Uważajcie, bo tak jakby pożyczy sobie coś od was, nie odda. Może pożyczyć nawet i pieniądze, może pożyczyć książkę, ale wam nie odda. Dlatego bardzo uważajcie, bo potem zostaniecie po prostu sami z tym kłopotem, z tym problemem. Nie leć mi tu do buzi. Ojejku. Kadzidełko, leć w drugą stronę chwilowo, bo ja muszę mówić do moich kochanych strzelczyków. Słuchajcie, jest otwarcie się na koziorożca, ale nie wiem czemu, ale koziorożec nie będzie ufać. Nie będzie ufać, będzie jakiś zamknięty w sobie. To mamy tą kartę. Jestem zamknięty, polegam tylko na sobie. Ja chyba to kadzidełko muszę zgasić. Ono leci tu. I tak jak mówię, to normalnie prosto do mnie. Przepraszam. Kochani, jak się dogadacie z wodnikami? Matka wam się tu udusi kadzidełkiem. Na wizji. O rany. Zaraz się pod biurko schowam. Z wodnikiem. Bardzo często ta karta jest dzisiaj na stole. Słuchajcie, możecie przeżyć niesamowitą przygodę od takiego zwariowanego baletu, jak ja to mówię. Możecie naprawdę się zakochać w tej osobie. Zobaczycie, że to jest jakaś zupełnie inna osoba niż na przykład znaliście ją 10 lat temu, rok temu, miesiąc temu. Bardzo poważne plany, bardzo konkretne. Możecie nastawić się na współpracę. Ta osoba jest z typu ja nie zdradzam, ja nie kłamię. Można na niej polegać. Wy oczywiście w gorącej wodzie, kompanii, już teraz, wczoraj, oni nie. Powolutku, po kolei. Możecie fajne biznesy zrobić razem, możecie fajnie zarobić. I naprawdę ja wam powiem, że ten układ pokazuje, że jeden drugiego będzie tonować, będzie jeden drugiemu do czegoś potrzebny, tak? No to nam zostały jeszcze rybeńki. Zobaczmy, jak moje kochane strzelce dogadają się z rybeńkami w miesiącu listopadzie. Mamy króla buław i 8 kielichów. O, wyciągnęły się dwie, kochani, więc w takim razie układamy historię. Słuchajcie, możliwe, że jesteście w poczasku. Co to znaczy? Że są dwie osoby, że wkroczą w listopadzie dwie osoby. Będzie to król buław i król kielichów.
Jeden was będzie pociągać, bo jest sexy, a drugi będzie pociągać, bo jest otwarty, szczery, uśmiechnięty, uczuciowy. Jeden fajny, drugi fajny i nie będziecie wiedzieć, co zrobić. Nie wiecie, co zrobić. Będziecie siedzieć, myśleć, czasem będziecie sobie płakać. Kto mnie skrzywdzi, a tamten mnie skrzywdził, a znowu źle wybiorę. Świetna współpraca. Nie załamujcie się, jeżeli zobaczycie, że rybka ma 1000 pomysłów na minutę, że ona jest taka otwarta. Nie załamujcie się, bo ja widzę, że możecie czuć się tacy przytłoczeni. Wyjdźcie ze swojej głowy, nie kombinujcie, bo rybka ma naprawdę poważne plany. Jeżeli to jest rybka, która wraca, która was zostawiła, która odeszła, to możecie, kochani, ona wam oferuje cały świat, a wy się będziecie zastanawiać, czy ten świat tej osobie dać. Myślę, że dacie. No to co? Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie lajka, ślad w komentarzu. Kto może, niech udostępni horoskop. Niech idzie w świat. Zachęcam was do subskrypcji. Zapraszam was znów. Piękna jest ta talia, cudowna. Moje kochane strzelczyki, życzę wam przepięknego listopada, spokojnego i zdrowego. Buziaki dla was, papa aniołki. No dzień dobry, kochane koziorożce. Zobaczymy wy z każdym znakiem zodiaku w miesiącu listopadzie 2023 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie indywidualne, może nie musi rezonować. Jeżeli nie widzieliście jeszcze czytań miesięcznych, już są na kanale, zajrzyjcie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie lajka, zostawicie komentarz, kwiatuszek, serduszko, obojętnie, żeby kanał się mógł rozwijać. Ja tutaj podglądam karty. Chciałabym zobaczyć, co tutaj się może dziać. Aniołki, witam bardzo serdecznie też osoby nowe. Bardzo się cieszę, że tutaj przybywacie. Ja was zachęcam do subskrypcji kanału. Pamiętajcie, żeby przypilnować szary dzwoneczek, zaznaczyć wszystko, wtedy każdy jeden film będzie wam od razu pokazywany. Na początku nie wyświetli się wam on za jakiś czas, za miesiąc, jak już będzie po fakcie. Kochani, od baranka do rybek zobaczymy, jak się będziecie dogadywać. Będę wam tutaj kładła karty. To co? Zaczynamy. Jak się dogadacie z barankiem w miesiącu listopadzie? No pewnie, że się dogadacie. Słuchajcie, 8 denarów i 9 denarów współpraca, wspólna praca, wspólne dogadanie. Może jakieś biznesy będziecie razem robić? No kto to wie? W każdym bądź razie, nawet jeżeli to będzie, słuchajcie, miłość, przyjaźń, to ja widzę, że możecie zarobić z nimi, z barankami, zaprzyjaźnić się, a nawet, kochani, tworzyć coś razem. Więc jeżeli jeszcze nie byliście parą, to może czas zakończyć te podchody, co? A zacząć coś więcej. No, no, bardzo ładnie się dogadacie. Super. No to teraz zobaczymy z byczulisiem. Jak to się dogadacie z byczulisiem? Oczywiście w listopadzie. Tutaj tak ogniście, no może ten ktoś wparzyć do was, do waszego życia. Może wam zaproponować coś. Możecie się wreszcie dogadać. Jeżeli do tej pory wam nie wychodziło, jest tutaj spora szansa, żeby czuliś weźmie tutaj prym i wam coś zaproponuje. Wspólne wyjazdy, wspólne spotkania, wspólne biznesy. Tylko, kochani, jeżeli u niektórych z was, myślę, że jeżeli się nie dogadywaliście, bądź były jakieś niesnaski,
Trzeba o tym zapomnieć. Trzeba dać szansę. Przynajmniej, by czuliś, będzie się starać. I o to właśnie chyba chodzi w życiu, prawda? Dziękuję. No to zobaczmy, jak się dogadacie z osobami spod znaku bliźniąt. Przytasujemy karty i spoglądamy. Ach, ta cesarzowa, jaka piękna w tej talii. No słuchajcie, sprawy ruszą naprzód, macie. Macie taką cudowną przyszłość razem. No i trzy kielichy. Spotkania towarzyskie, imprezy, możecie, kochani, coś tworzyć razem, możecie się dogadać, możecie się pojednać. No, słuchajcie, jeżeli tutaj chodzi o sprawy damsko-męskie, jak najbardziej tak. Jeżeli jest to taki typowy układ biznesowy, no słuchajcie, bardzo ładnie, bo Rydwan mówi, że owszem, jeden jest bardziej poważny, a drugi bardziej skupiony, taki rozluźniony, chciałam powiedzieć, ale wy się oboje uzupełniacie. Wy się oboje uzupełniacie i ja myślę, że z tej mąki może być chleb. Bardzo ładnie. No to zobaczmy z raczulisiem. Jak wam tam wyjdzie z raczulisiem? W listopadzie. W listopadzie. Będzie trochę tajemniczy, ale powiem tak, że wszelkie biznesy, wszelkie takie układy, które macie biznesowe, w pracy, finansowe, mogą raczuli się wam o wszystkim nie powiedzieć. Mogą coś zatrzymać dla siebie, ale współpraca może się układać, o ile pójdziecie na ich warunki. Natomiast w sytuacji damsko-męskiej raczuliś będzie bardziej taki skryty, bardziej. Nie będzie chciał otworzyć się jeszcze, zanim was na przykład dokładnie nie pozna, zanim dokładnie nie opowiecie sobie pewnych szczegółów. Może być, kochani, tak, że bardziej skupicie się na tym, co jest tu i teraz, niż na przyszłości, tak? No to z kochanymi lwiątkami. No ja jestem ciekawa, jak się dogadacie z lwiątkami. Z ognistymi lwiątkami. No, słuchajcie, tutaj będzie jakaś przygoda. Tutaj będzie skok w nieznane, tutaj będzie jakieś szaleństwo. Jeżeli chodzi o sprawy czysto zawodowe, finansowe, może być tak, że możecie się uczyć od siebie, bądź musicie jeden drugiego doszkolić, podszkolić, ale jest szansa dla pozostałych na stworzenie czegoś od podstaw. Dla związków, dla relacji powiedziałabym, że będzie to takie trochę zwariowane. Czy warto postawić na lwiątko? Tak, warto zaryzykować, warto się otworzyć na tą znajomość, bo karta głupca mówi spróbuj, zaryzykuj. No i poczekaj potem na efekty. Bardzo fajnie. Zobaczmy z panienką, jak się dogadają koziorożce moje kochane z osobami spod znaku panny. Od razu mi się do rączki wzięły dwie. I powiem tak, jeżeli panna będzie wycofana, a to jest właśnie znak panny, to tylko dlatego, że obmyśla strategię, plan. Ale to jest bardzo hojna osoba, to jest bardzo dobra osoba i ja podejrzewam, że jeżeli, o pięknie, jeżeli szukacie partnera, partnerki, to możecie być bardzo mile zaskoczeni, jaka ta osoba jest dobra, jaka jest mądra, jaka jest elokwentna. Jeżeli prowadzicie tutaj biznesy, jakieś relacje, czy ktoś się odezwie, nie odezwie. Słuchajcie, jeżeli szukacie takiego pracownika,
będzie wybór, ale zobaczycie, że na panienkę warto postawić, jeżeli panienka dla niektórych, bo pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, nie odzywała się, to warto, kochani, zrobić krok i myślę, że panienka wam chce dużo ofiarować. Może być trochę wycofana, może się wstydzi, może się kłopocze. No każdy z nas jest inny, kochani, tak? Dajcie szansę. Ja bym powiedziała, że trzeba dać szansę, trzeba porozmawiać, poczekać. Z Wagusią kochaną, jak się dogadacie? Moje kochane koziorożce, tasuję. A z Wagusią? Nigdy nic nie wiadomo, nie wiecie, o co chodzi? Powiem tak, ktoś tu jest wycofany. Mamy dziwne karty, dziwny bardzo układ. Osiem kielichów, wisielec, ale w tle czytania księżyc. Może być tak, że waga kompletnie nie wie, co zrobić. Ma tysiące myśli na minutę i może być tak, że w listopadzie nie będzie kontaktu, że będzie obserwować, może będzie chciała coś ukryć przed wami, może będzie chciała coś zataić. Jeżeli wchodzicie w biznesy, kochani, ja bym poradziła tą kartę, żeby spojrzeć z innej strony, z innej perspektywy, żeby się przyjrzeć dokładnie, czy zatrudnić taką osobę, bo karta księżyca mówi, że pewne sprawy są, kochani, zakryte przed wami. Jeżeli chodzi o typowe związki, jak się nie układało, raczej karty przewidują przerwę, spokój, brak kontaktu. Jeżeli to jest nowa osoba, to będziecie zdziwione, czy nadajecie na tych samych falach, czy na pewno wam wszystko mówi. Może być trochę tajemnicza dla was ta waga, trochę niezrozumiała. Warto dać czas. Warto dać czas, kochani. Warto poczekać. Może nie listopad. No to zobaczmy ze Skorpionem, jak się dogadacie, skarby. Kochani, no Skorpion ma dla was jakąś propozycję nie do odrzucenia. Skorpion może mieć nawet kilka propozycji, ale dla wielu z was może też tak być, kochani, że osoba czeka na wasz kontakt. Czeka, aż wy coś zaproponujecie. Czy was zdradza? Nie. Może to być, kochani, serca moje, taka osoba, która jest bardzo poważna, wie, czego chce, ma dużo do zaoferowania i możecie na nią liczyć w każdej sytuacji. Jeżeli chodzi o sprawy biznesowe, no to, kochani, ja bym się nie zastanawiała. Zastanawiałabym się, owszem, przez chwilę, tak? Tak jak ona tutaj myśli, ale Skorpion wam chce coś zaoferować. Tu są propozycje nawet nie do odrzucenia. Zobaczmy. Z ognistym strzelcem, jak się dogadacie. Wezmę z dołu i z góry. No właśnie. I to jest tak, że strzelec jako ognisty, szybki zapęd, szybko się może znudzić i wy się będziecie zastanawiać, albo strzelec się będzie zastanawiać, czy warto, czy jak. Może być tak, że przegapicie okazję, może być tak, że za długo będziecie myśleć. Ta karta kapłanki sugeruje, kochani, żeby odkrywać powoli strzelca, bo on jest narwany, a tu by go trzeba było, kochani, wyciszyć. Jeżeli chodzi o takie sprawy finansowe, biznesowe, możecie odrzucić propozycję strzelca. Czemu? Bo czujecie wewnętrznie, że on chce coś tutaj ugrać dla siebie. Możliwość jest dwóch dróg.
I ja myślę, że dla niektórych strzelec będzie taki nie do rozpoznania, taki nie do zrozumienia, jakby oderwany dla niektórych ze świata. No. No to kochani, wy z waszym znakiem zodiaku. Koziorożec i koziorożec. Słuchajcie, mamy głupca i mamy asa denarów. Czy ryzykować? Karty mówią, że świetny biznes. Karty mówią, że można poznać, że można w to iść. Jeżeli to jest osoba typu wracacz, bardzo będzie wam ciążyła przeszłość. Będziecie myśleć o przeszłości, że osoba was zraniła, zostawiła, a koziorożec drugi wam proponuje nowy początek, nowe szanse i świetny biznes. Układ. Może nawet was zaskoczyć, kochani, tym, że zaproponuje wspólne mieszkanie, wspólny biznes. To jest dla każdego indywidualne rozwiązanie, co z tym zrobić, dobra? No to zobaczmy wszystkie kochane wodniki łącznie z wami. Jak to będzie w tym listopadzie? Mam ochotę wziąć drugą kartę i przedostatnią kartę. Widzicie? Sprawy sądowe, urzędowe. Jeżeli będą, to wodnik coś ukrywa, ma coś w zanadrzu. Może to być trudny czas, trudne rozmowy. Może trzeba wynająć adwokata. Może, kochani, jeżeli współpracujecie, dajcie pałeczkę wodnikowi. On wszystko załatwi, ale jeżeli chodzi o związki, jeżeli chodzi o relacje, to jest dziwne, bo tak, w tle czytania mamy księżyc, a tu mamy kapłana. Kapłan jest wierny, jest lojalny, jest spokojny, mądry, a w karcie księżyca mamy sytuacje ukryte. Czyli wodnik może z jednej strony opowiadać, że jest wierny, że jest uczciwy, że jest prawy, a z drugiej strony może ukrywać. Także ja przy tym rozkładzie, kochani, postawiłabym naprawdę na rozmowę, na szczerą rozmowę. Nie kierujcie się sercem w listopadzie w stosunku do wodnika, tylko na rozum. Osoby, które będą się sądzić, jakoś układać z wodnikami, byłabym bardzo ostrożna, bo w tle czytania możecie być bardzo zaskoczeni. Bardzo, ale to bardzo zaskoczeni. No to z rybką. Jeszcze nam rybki zostały, tak? Tak. Rybeczki. Koziorożce i rybeczki. I weźmiemy tą. Ach, jaka zimna kobieta i spotkania. I może się wam wydać rybka niedostępna, może się wam wydać rybka, która nie ma czasu, a rybka tak naprawdę jest bardzo delikatna, bardzo spolegliwa, może być po bardzo trudnych przejściach, ale może wam też pomóc uleczyć się z jakichś sytuacji, czy wchodzić w biznes. Słuchajcie, ona będzie tak dokładna, że może za was robić, za pracownika robić. Jak najbardziej tak. Koniec kłopotów, koniec wad. Myślę, że się możecie pogodzić, jeżeli było, kochani, jakieś nieporozumienie. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. No i kochani, to tyle. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie, zostawcie lajka za moją pracę, zostawcie komentarz. Jeżeli nie widzieliście czytań miesięcznych, są na kanale. Jeżeli chcecie inne tematyczne, oczywiście filmy typu wybierz grupę, wybierz opcję, jakie świece palić, w jakie dni kamienie, jak się oczyścić, wszystko znajdziecie w sekcji wideo. Zajrzyjcie też na playlistę, każdy coś znajdzie dla siebie. Zachęcam do subskrypcji kanału. No i widzimy się niedługo, kochani, niedługo. Buziaki. Wszystkiego pięknego w listopadzie. Pa, pa. Dzień dobry, kochane wodniki. Słyszałam, że bardzo wam się podoba czytanie typu wy z każdym znakiem zodiaku.
Bardzo mi miło, kochani, że ten film jest tak popularny, dlatego dzisiaj również sprawdzimy od baranka do rybek, jak się będziecie dogadywać, czy tutaj będzie Wam po drodze, czy lepiej siebie unikać. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, może nie musi rezonować. Ktoś mnie ostatnio zapytał pod filmem, co to znaczy czytanie ogólne, a co to znaczy indywidualne. Kochani, indywidualne to tylko dla Ciebie. Dla jednej, jedynej osoby. Natomiast ogólne dla kilku tysięcy osób spod znaku wodnika, bądź te, które mają ascendent znaku wodnika, tak? Ja już sobie tutaj przekładam i podglądam, co tu będzie ciekawego dzisiaj na stole. Jeżeli nie widzieliście jeszcze czytań miesięcznych, są już na kanale. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Czytania tygodniowe również, jeżeli macie ochotę na inne tematyczne czytania typu wybierz grupę, wybierz obiekt, czy mnie kocha, jaką świecę palić, w jaki dzień, jak oczyścić siebie, swój dom, no to skarbeczki zachęcam do mnie na playlistę i na sekcję wideo. Każdy coś znajdzie dla siebie fajnego. Chciałam też przywitać moich nowych słuchaczy. Bardzo się cieszę, że przybywacie, że podobają się filmy. Zachęcam do subskrypcji. Naciśnijcie szary dzwoneczek. Tam trzeba zaznaczyć, gdzie pisze wszystko. I każdy jeden film od razu Wam się wyświetli, a nie po miesiącu, kiedy już będzie po fakcie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie lajka, zostawicie komentarz, jak rezonuje. Dobra? Zaczniemy od baranka. Wy i baranki w listopadzie 2023 roku. No i te sześć kielichów ze światem i w tle czytania słońce, to powiem, że nareszcie znajdziecie jakieś porozumienie. Może ze sobą tęskniliście, może dzieli Was odległość, może mieszkacie w dwóch różnych rejonach, krajach, może nie mieliście kontaktu, może to była osoba ze szkoły, z lat młodzieńczych. I teraz pokazuje się takie pojednanie, spełnienie, radość, szczęście. Na pewno, jeżeli, kochani, myślicie o baranku, w sensie choć coś stworzymy, biznes, święta, cokolwiek, to wygracie. Z barankiem wygracie. On się bardzo chętnie zaangażuje i bardzo, bardzo będzie Wam pomocny. No to zobaczmy, jak w listopadzie dogadacie się z byczulisiem. Byczuliś będzie tajemniczy i poważny. Musicie uważać, bo mam takie odczucie, że czegoś Wam nie chcę powiedzieć. Całej prawdy, jakiejś ważnej rzeczy. Jeżeli to jest osoba, z którą się spotykacie, może ukrywać, że jest w związku. Jeżeli to jest mężczyzna, może to być ksiądz. Może to być, kochani, nawet serca moje, osoba, z którą pracujecie i wydaje Wam się, że jesteście super przyjaciółmi, ale musicie uważać, kochani, może oni coś wiedzą na temat szefa o Was, może coś tutaj ukrywają, może mają jakieś plany. Nie byłabym przy tych dwóch kartach pewna byczulisia w tym miesiącu, tak? Jeżeli to dziecko, no to może mieć jakieś tajemnice. No to zobaczmy z bliźniętami. Może sobie firankę odsunię, może będzie jaśniej, co? Jezus, pierwsza godzina i jaśniej. Zobaczmy. Bardzo delikatnie trzeba z bliźniętami, na spokojnie. Mogą być wycofane, mogą być trudne do zdobycia w tym miesiącu. Mogą chcieć zostać w ukryciu, mogą być tajemnicze. Jeżeli planujecie związek, nie. Tutaj raczej widzę, że osoba chce pobyć jeszcze sama, ma jakiś problem, ma jakiś kłopot. Myślę, że tak za bardzo analizują, co tu z tym zrobić. Z Wami, z Waszą propozycją. Tu jest za dużo analizowanie, za dużo uciekanie i chowanie się.
I tak jak mówię, jeżeli chcecie coś tworzyć, to ja widzę, że przy tych 9 kielichach radość, szczęście, ale chyba w pojedynkę. Jak na razie. Zobaczymy z raczulisiem. Wodnik i raczulis. Karty idą te same. Jeżeli była długa przerwa, jeżeli było tak, że nie mogliście się dogadać, spotkać, nastąpi przełom, nastąpi radość, możecie się zwrócić do raczulisia o opiekę nad dziećmi, o spotkanie. No słuchajcie, może i w domu rodzinnym się spotkacie. Czemu raczulis jest taki? Dlatego, że nie chciał się narzucać. Trzeba wyciągnąć rękę i ja myślę, że on będzie przeszczęśliwy, że może znowu z wami mieć kontakt. Czy tworzyć biznesy? Jak najbardziej. Ma świetne pomysły, ma świetną rolę, tak jakby organizatorską. Przy tych 10 kielichach, jeżeli mówimy tutaj o sferze miłosnej, no to jeżeli stanie na waszej drodze osoba spod znaku raka, może być z początku chłodna, niepewna, ale to jest osoba, która chce rodziny, która chce stabilizacji, to jest osoba, która chce stworzyć coś, a nie zabawę, tak? Lwiątka. Jak z lwiątkami się dogadają wodniki? No słuchajcie, no bardzo się dogadacie, bardzo, bardzo, bardzo wam się spodoba ta osoba, jej pomysły, zwariowane nawet pomysły, bym powiedziała. Może gdzieś pojedziecie razem wspólnie, może coś będziecie organizować. W każdym bądź razie, jeżeli nie było kontaktu, kontakt się wznowi, będzie ożywiony jak nigdy. Możecie się dowiedzieć ploteczki o wyjątku, ale to spowoduje u was także bardziej w te plotki będziecie dogłębnie szukać przyczyny, tak, dogłębnie przyczyny i tak jakby zafascynuje was lwiątko, czy wchodzić w biznesy, czy się pogodzić, wszystko na tak, kochani, wszystko na tak. Ja myślę, że tutaj bardzo, ale bardzo wam się przyda osoba spod znaku lwa w tym miesiącu. Jak się dogadacie z zodiakalną panienką? Bardzo często ta karta jest we wszystkich znakach. Świetnie, słuchajcie, szóstka kielichów i trójka kielichów. Przepraszam, dużo rozmów, dużo wiadomości, dużo spotkań. Patrzcie, jak tu jest pięknie, jak tu jest kolorowo. Kochani, pogódźcie się. Myślę, że panienka będzie chciała coś zorganizować. Możecie spotkać osobę z lat młodzieńczych, wcześniejszych. Coś będziecie razem organizować. Jeżeli chcecie coś, kochani, załatwiać, róbcie to z panną. Panna wam i pomoże załatwić i za was coś zrobi. No słuchajcie, rewelacyjne karty, rewelacyjne, bardzo ładnie, bardzo. A z wagą? Jak się dogadacie z wagą? W listopadzie 23. Wezmę sobie ostatnią i pierwszą. No i tu będzie, kochani, silne przyciąganie, aczkolwiek z jednej strony ten profesjonalizm, ta wyda wam się waga bardzo poważna, bardzo elokwentna, ale tutaj, kochani, jeżeli będziecie jakieś rzeczy razem robić, typu biznesy, pieniądze, no to słuchajcie, ona bardzo lekko może podejść, zupełnie nie jak waga i może być tak, że bardziej skupicie się na imprezowaniu, na matactwach, nawet i powiedziałabym nielegalnych rzeczach, niż na tych, które miały być pierwotnie.
Mam też takie wrażenie, że przy tym układzie jesteście z dwóch różnych światów. Jeżeli to ma być wasza osoba, którą poznajecie, jedna z was jest poważna, a druga z was jest zwariowana. I tutaj ciężko będzie naprawdę tutaj pogodzić. No ale podobno dwa magnesy się przyciągają, tak? Dwa przeciwieństwa. Więc może tu być tak, że z jednej strony spodoba wam się ta dokładność, wagi, punktualność, a z drugiej strony te szaleństwa, które chce przeżyć, tak? No. Ze Skorpionem. Jak się dogadacie ze Skorpionem w listopadzie? Skorpion, który wcześniej zranił, może powrócić i próbować naprawiać. Czy wy będziecie tego chcieli, to tylko będzie zależało od was. Może też tak być, kochani, że i w miesiącu listopadzie, może też tak być, że większość z was może się zawieść, w sensie okłamie mnie, oszuka, wystawi do wiatru. Możecie trafić na mami synka, dziewczynki. Możecie trafić na taką dziewczynę, która dużo płacze, jeszcze się nie wyleczyła z poprzedniego związku i w ogóle to jest jakaś porażka. Dla pozostałych, jeżeli tam robicie biznesy, Skorpion wam może pomóc wyjść z długów, z kłopotów. Czemu? Bo ma pieniądze, bo ma doświadczenie. Tu mamy tą cesarzową, tak? No to zobaczmy ze strzelcem. No będziecie się kłócić i nie będziecie ze sobą rozmawiać przez jakiś czas. Może być tak, że jak się pokłócicie, to będą dni cisze. Może być tak, że strzelec będzie chciał narzucić swoje zdanie. No, macie różne zdania. Macie różne zdania. Pamiętajcie, by chronić swoich granic. Niech osoba mądrzejsza, tak jak karty mówią, zajmie się swoimi sprawami. Może być tak, kochani, że jeżeli do tej pory nie było kontaktu ze strzelcem, bo coś się zadziało wcześniej, ta eremita, również ta karta, oznacza, że jeszcze tej osobie o coś chodzi. Że jeszcze coś siedzi na żołądku. Także tutaj byłabym ostrożna, jeśli chodzi o strzelca, tak? No to zobaczmy z koziorożcem. Jak się dogadacie z koziorożcem w listopadzie? I patrzcie, karty przytasowane i mamy kłótnie o pieniądze, o sprawy materialne, o sprawy domowe, bytowe. Kochani, musicie uważać, bo jeden będzie chciał być mądrzejszy od drugiego. Czy tutaj będziecie parą, czy będziecie ze sobą pracować? Ja widzę konkurencję, ja widzę, że wy ze sobą konkurujecie. Kto lepiej zarobi, kto lepiej wykona? Czy mamy jechać do kina, czy mamy jechać do teatru? I widzę taką ciągłą walkę między wami i tak jakby was to miało scalić. Jeżeli są tutaj osoby, które nie rozmawiały, bądź no byłyście skłócone, tak? Słuchajcie, ten powrót będzie dosyć burzliwy do rozmów i znowu możecie się nie zgadzać. Dlatego tutaj, kochani, jeżeli chcecie coś budować, jakieś przedsiębiorstwo, jakieś biznesy, byłabym bardzo, ale to bardzo ostrożna. A zobaczmy wy ze swoim znakiem zodiaku, czyli wodnik z wodniczolisiem, drugim, jak się dogada. No dogadacie się, bo wam chodzi o jeden cel. O jeden cel. Może być tak, że na początku wyczujecie taki chłód, takie wycofanie, ale ta osoba może albo się czuć gorzej, albo wycofana, bo nie jest pewna, ale możecie się spodziewać na pewno w tym miesiącu wiadomości, możecie się spodziewać uśmiechu, wasze sprawy
mogą ruszyć do przodu, jeżeli tworzycie, czy chcecie zakładać spółki, firmy, słuchajcie, ze swoim znakiem rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Naprawdę. Przebudzenie tutaj takie wyczuwam. Takie przebudzenie, obudzenie i przyspieszenie mocne. No. No to zobaczmy, jak z rybką się dogadacie, tak? No i mamy rybkę. I mamy królową denarów. No i rybka tęskni. Ja sądzę, że tutaj rybka będzie chciała wejść w łaski wasze. Może być troszeczkę wycofana, ale albo raczej wyciszona. Może tak być, kochani, że to będzie dla was idealna kobieta, idealny mężczyzna. Może też tak być, kochani, że ma już swoje dzieci, ma już swoją rodzinę. Natomiast przy biznesach byłabym ostrożna, bo może coś ukrywa ta osoba i może o czymś wam nie mówi, o jakichś machlojach, o jakichś rzeczach, które się dzieją, które musi coś zmienić. Dla pozostałych, przy tym rozkładzie, który ja tutaj widzę, jeżeli tutaj był jakiś kontakt i on zanikł, to ta osoba i tak o was się dopytywała, i tak ta osoba robiła, żeby przechodzić koło waszego domu pracy. Nie zrezygnowała. Nie zrezygnowała i myślę, że ten kontakt będzie ponownie. Już rybka się postara. Aniołki, dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Życzę wam wszystkiego pięknego w miesiącu listopadzie. Koniecznie zostawcie lajka, napiszcie w komentarzu, jak rezonuje. Bądź zostawcie kwiatuszek, serduszko, żeby kanał mógł się rozwijać. No i jeżeli możecie, udostępnijcie ten horoskop. Niech idzie w świat. Niech jak najwięcej osób usłyszy, co ich tam może czekać. Buziaki dla was, wodniki. Wszystkiego, wszystkiego pięknego. Pa, pa. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne rybeńki na wasze ulubione czytanie. Wy z każdym znakiem zodiaku w miesiącu listopadzie 2023 roku. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne. Może nie musi rezonować. Ostatnio pod filmem było pytanie, co to znaczy czytanie ogólne, a indywidualne. Indywidualne, kochanie, to tylko dla ciebie, dla jednej, jedynej osoby. Natomiast ogólne dla tysięcy rybek, które mnie słuchają, dla wszystkich. Taka jest różnica. Będzie mi, kochani, bardzo miło, jak zostawicie po filmiku za moją pracę łapkę w górę, zostawicie ślad w komentarzu, jak rezonuje, bądź kwiatuszek, serduszko, żeby kanał mógł się rozwijać. Oczywiście zachęcam was bardzo serdecznie do subskrypcji kanału. Zadbajcie o dzwoneczki, tam jest taki szary dzwoneczek, trzeba nacisnąć wszystko, aby każdy jeden film odsłuchać w tym momencie, a nie za miesiąc, żeby wam się wyświetlił, bo i tak mnie informujecie, że jak nie jest tam porządek zrobiony, to wam się filmy wyświetlają dopiero za miesiąc, czyli już po fakcie. Witam bardzo serdecznie moich nowych słuchaczy. Słuchajcie, jeżeli nie widzieliście jeszcze czytań na miesiąc listopad, to zajrzyjcie sobie na playlistę. Jeżeli macie ochotę na inne tematyczne czytania typu wybierz grupę, wybierz obiekt, czy mnie kocha, co i oznacza kolor świecy, w jaki dzień palić, jak oczyścić swoją przestrzeń, siebie, wszystko znajdziecie na sekcji wideo, kochani. Zapraszam was zatem bardzo serdecznie. Zobaczymy od baranka do rybek, jak się będziecie z każdym znakiem dogadywać. Dobra? Tutaj kładę baranki. O, baranki tu i zaczynamy. Świat.
A z kielichów. Wow. Wiecie co, wreszcie się dogadacie. O, tak. Wreszcie się dogadacie. To jest to, co mi intuicja podpowiedziała. Może do tej pory było tak, wiecie, dwa do przodu, czy do tyłu, jak ja to mówię, ale teraz się wszystko uda poskładać, uda się dogadać. Może być, kochani, tutaj coś więcej. Może tutaj być poznanie osoby spod znaku barana. Ona będzie chętna, ona będzie błyskotliwa, otwarta. Karty też radzą, kochani, się otworzyć na nową znajomość. Przy biznesach możecie tworzyć, ale tutaj tak widzę, jakby było trochę chytrości, jakby było troszeczkę nierówności. Musicie nad tym uważać. Jeżeli nie rozmawialiście z barankiem, w listopadzie, kochani, będzie ten kontakt i myślę, że się bardzo ucieszycie. Myślę, że nawet baranek może zainicjować taki kontakt. Chodź, z powrotem pogadamy, nie? No to zobaczmy, jak z byczu lisiem, tak? Zobaczmy, jak się dogadacie z byczu lisiem. Wow, 10 denarów eremita, słuchajcie. Jeżeli to jest wasza osoba, to osoba zajmie się sprawami przyziemnymi, pracą, domem rodzinnym, rodzicami i dla was może nie mieć czasu. Może też tak być, że to byk chce stworzyć rodzinę, a nie ma od was konkretnej odpowiedzi. I może być taki czas w tym listopadzie, że byk po prostu na chwilę zamilknie. Tak jakby chciał pojechać do rodziny, do domu rodzinnego, przemyśleć coś. To nie jest tak, że osoba zrywa z wami kontakt. Nie. Może zamilknąć z uwagi na pracę, z uwagi na rodzinę, na dzieci. Może ma trudną pracę i musi się jej poświęcić. Możecie być pewni, że osobie będzie was na pewno w tych momentach brakować. Raczej się dogadacie. Raczej postawcie na współpracę, tak? No to zobaczmy z bliźniętami. Jak się rybki dogadają z bliźniętami. Wezmę tą i tą. Nie dogadacie się. Nie dogadacie się, bo się nie rozumiecie. Wy o jednym, oni o drugim. Będzie ciężko. Mogą słowa zaboleć. Może też tak być, że nie odzywaliście się, nie wiem, tygodnie, lata, miesiące, nie wiem. Spotkacie się przez przypadek. I głupio wam będzie przejść obojętnie i możecie zakopać topór wojenny. Jednak będzie to w was głęboko siedziało, bądź w bliźniętach. Będziecie myśleć o tym, co się wydarzyło. Natomiast wyczuwam tutaj spotkanie znienacka. Z pozostałymi, kochani, może być trudna komunikacja. Z pozostałymi może być właśnie trudność z okiełznaniem, z dogadaniem się, z zaproponowaniem czegoś. Tak jakby nie i nie było hasłem przewodnim bliźniąt, tak? No to zobaczmy z raczu lisiem, jak się dogadacie. Ale macie karty. 9 mieczy, król buław. Słuchajcie, ktoś tutaj cierpi? Będziecie się bardzo mocno zastanawiać, analizować wręcz bym powiedziała, słowa, czyny raczulisia. Będziecie się zastanawiać, czy chcecie być sami, czy z raczulisiem. Czy sami prowadzić biznes, czy raczyli się w to wciągnąć? Będą to bardzo poważne tematy. I powiem wam, że
będziecie czuć się samotni. Nawet jeżeli z tym raczulisiem jesteście, to jest wasz trygon, a jesteście razem, a czujecie się tak, jakbyście byli osobno. Osoba zabiegana, osoba jest dla wszystkich, pomaga tu, tam, siam, a przy was ich nie ma, nie widzę ich. Owszem, możecie poznać taką osobę, bardzo przystojną, ale to jest taka osoba, tak jak powiedziałam, głośna, dla wszystkich, coś organizuje. Wy tu macie problem i zamiast być przy was, was przytulić, to nie ma, jesteście z problemem sami. Zastanowiłabym się nad biznesem z raczulisiem, przynajmniej w listopadzie, tak? Zobaczmy z lwem, jak się dogadacie. No słuchajcie, miłość, radość, spełnienie, ślub, zaręczyny. Możecie nawet komuś wybaczyć. Jeżeli ta osoba was zraniła, zdradziła, oszukała, kłamała, wszystko się ułoży dobrze, kochani. Będzie z tej mąki chleb. Tutaj powiem tak, zażegnanie konfliktów, otwarcie się na nowe. Możecie dostać propozycję od lwa i to będzie propozycja, kochani, nie do odrzucenia, bo 10 denarów mówi, podpiszę z tobą umowę, dam ci coś konkretnego. Tu jest, kochani, super. Cały miesiąc zresztą super. No i na pewno wybaczycie. Na pewno. Zobaczmy z panienką. Jak się dogadacie z panienką? Świat. Świat i 10 buław. No dogadacie się. Dogadacie się, zażegnacie konflikty. Jeden drugiemu będzie chciał w czymś pomóc, kochani. Ja myślę, że tutaj mogą być kłopoty finansowe i się tak razem zbierzecie, że dacie radę. Przede wszystkim można by się, kochani, otworzyć, bo panna jest bardzo poważna, konkretna, pracowita, a wy może do tej pory spotykaliście osoby takie fiubździu, jak ja to mówię. Dlatego zażegnajcie te konflikty i nie wspominajcie już starych czasów, bo ja wyczuwam tutaj wielką pomoc ze strony panny. Jak się dogadacie z Wagusią w listopadzie? Waga będzie chciała sama coś tworzyć, sama organizować. Mamy tu eremitę i 8 denarów. Czy wchodzić w nią spółkę? No możecie razem zarobić, ale tak jak mówię, dajcie jej pomyśleć, dajcie jej zorganizować, ona chce to zrobić sama. Jeżeli tak będzie, to się uda, zarobicie fajne pieniądze. Jeśli chodzi o związki, to ja powiem tak, będą takie dni, kiedy Waga musi mieć przestrzeń, kiedy musi mieć czas tylko dla siebie, a potem dopiero jesteśmy razem. Jeżeli to jest nowa osoba, która wkracza w wasze życie, możecie być zaskoczone, nie wiem, czy jej mądrością, powagą, że zobaczycie, że możecie się dużo od niej nauczyć, że może oprócz tego, że jest piękna i cudowna, to jeszcze zupełnie na przykład byście się nie spodziewali po tej osobie, ale może też być taki przekaz dla niektórych z was, gdzie nie było kontaktu. Że kontakt znajdziecie przez jakąś pracę, współpracę, czy się spotkacie w jakimś sklepie, nie wiem, na jakichś urodzinach. Może być wielki comeback. Może być wielki comeback, ale to już taki comeback poważny. Bardzo poważny. Jak się dogadacie ze Skorpionem w miesiącu listopadzie? Możecie się uwikłać w romans z kimś, kto już jest zajęty, bądź z wykładowcą, z osobą starszą. Może do was powrócić osoba, która już kiedyś była w waszym życiu. Po prostu możecie się spotkać przez przypadek u znajomych, na wykładzie, na uczelni. Jeżeli chodzi o biznesy, czysto i teoretycznie robimy kasę. Czy robić?
Skorpion ma pomysł, skorpion tam wszystko przeczyta, obgada. Dajcie mu szansę się wykazać. Dla pozostałych mogę też mieć, kochani, taki przekaz, że spotkacie dużo starszą od siebie osobę i będziecie zastanawiać się, czemu, ale pamiętajcie, że ta osoba będzie wam dana tak jakby od góry. Może to nie będzie miłość od pierwszego wejrzenia, ale może zakończyć się to, kochani, stałym związkiem. Jak się dogadacie ze strzelcem? Słuchajcie, as kielichów i dwójka kielichów, miłość, zakochanie, serdeczność, ślub, co tam jeszcze chcecie? Tak, 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 biznesy robimy. No słuchajcie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ja powiem tak, wreszcie może ci ten strzelec wyzna miłość, może wreszcie ustalicie datę ślubu, może spotkasz taką osobę, z którą znajdziesz od razu wspólny język, może opłakiwałaś byłego, byłą, który się nie odzywał, aż tu nagle, kochani, wyskoczy jak Filip z konopi, no bo musi, bo się udusi. Może jesteś w trakcie jakiegoś smutnego momentu w swoim życiu i strzelec ci w tym pomoże, żeby się uśmiechnęła, żebyś rybko była zadowolona, żebyś była szczęśliwa. Na kogo liczymy w tym miesiącu? Na zodiakalne strzelce. A z koziorożcem? Jak się dogadamy? Powiem tak, bardzo mądre decyzje, mądre słowa padną z ust koziorożca. Natomiast możecie dostać propozycję, która was trochę zakłopota i będziecie się zastanawiać, co zrobić. Zrobić coś, czy nie zrobić? Może być tak, że niektórym po prostu wpadnie w oko zodiakalny koziorożec. I dlatego na przykład będziecie chcieli kontynuować znajomość, pracować razem. Tylko pamiętajcie, że osoba w kapłanie może być już w związku, może być starsza od was, może być nawet księdzem, może być nawet, kochani, osobą dużo, dużo lat od was starszą. Stąd, kochani, te zastanowienia. Ale jeżeli idziecie po poradę, to ona jest doświadczona. Ona jest mądra. Tutaj, kochani, jeżeli była przerwa, milczenie, będziecie się zastanawiać, czy wybaczyć. Będziecie się zastanawiać, co zrobić. To zobaczmy z wodnikiem. Tajemniczy ten wodniczuliś, możecie mało o nim wiedzieć, może wam się wydać szalony, nieziemski. Powiem tak, musicie spróbować, żeby zobaczyć, czy warto. Jeżeli będziecie wycofani, to nie zobaczycie, czy było warto. Mamy tutaj pracowitą osobę, ale mamy też osobę jako lekkoduch. Może też tak dla niektórych być, że o osobie dużo nie wiecie i zastanawiacie się, czy jest w związku, czy ma dzieci, czy w ogóle kogoś ma, czy coś, co tutaj zrobić. Bardzo dokładnie przemyślcie każdy krok, bo ja wyczuwam, że tutaj ta osoba będzie mało o sobie mówić, będzie wymyślać szybkie decyzje, szybkie historie, żeby nie było czasu na zastanowienie, tak? Możecie też poznać taką osobę w miejscu pracy. Ale ogólnie kontakt dobry i myślę, że jeżeli była przerwa i cisza, to się dogadacie. Zostały nam tylko rybki z rybką. No to kochani, proszę uprzejmie. Rybka z rybką. A z buław?
i król mieczy. I powiem tak. Jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, to z rybką tak, załatwiać. Jeżeli chodzi o wspólne biznesy, oni mają jakąś smykałkę, oni mają jakiś pomysł, oni mają jakąś wiedzę, wiedzą jak zaoszczędzić, gdzie kupić, gdzie sprzedać. Możecie też tworzyć nowe związki z rybką, jak najbardziej. Ta druga rybka będzie bardzo zainteresowana. Może to być osoba trochę starsza od was, może być po rozwodzie, ale będziecie się dogadywać. Tu mamy taką jedność. Dla części z was, jeżeli była przerwa i cisza, może staniecie przed sobą w sądzie, ale czuję, że się dogadacie. Czuję, że się dogadacie. Jeżeli chodzi o inne sprawy, kochani, to druga zodiakalna rybka spowoduje u was taki uśmiech, taką chęć do życia, może i do nauki. Cokolwiek, kochani, by to nie było, to ona was tak pchnie do przodu. No. Kochane rybeńki, ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Było mi bardzo miło was gościć. Pamiętajcie, by zostawić lajka, by zostawić ślad w komentarzu, tak? No i kochani, słyszymy się niedługo. Ja wam życzę cudownego miesiąca listopada. Do usłyszenia. Pa, pa, skarby.